pójdziemy wspólnie pod Pałac Prezydencki, aby tam wspólnie oddać hołd ofiarom katastrofy w Smoleńsku. Wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał. Niebiosa siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Pomóc jej naszej wiarze, nadziei i miłości. Zdrowaś Mario, na Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nas grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Bogu Świętemu, jak było na początku, teraz jest i na wieki. Amen. Tajemnica pierwsza, bolesna, Pan Pana Jezusa. Ojcze nasz, któryś w niebie, święty Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako my odpuszczamy na naszych zobaczeń. Nie uznamy na powszechnie, ale na nas. Teraz rok 2010. Rok, w którym nasz naród dotknął nieszczęścia, wielkie nieszczęścia. Temat na wspólnym posiedzeniu określiły katastrofę 10 kwietnia jako największą tragedię po 1945 roku. Tak, to była wielka tragedia. Ale stoi przed nami pytanie, co z tej tragedii wyniknie? Czy wyniknie dobro? Czy wyniknie przebudzenie naszego narodu? Czy odwrotnie, jak to niektórzy, ten naród będzie coraz bardziej pogrążał się w złym śnie, w którym zapomina się o wartościach, zapomina się o tym, że jest się obywatelami, zapomina się o tym, co powinno dla każdego z nas być najważniejsze. Zapomina się o Polsce. Ja chciałbym z całego serca, naprawdę z całego serca podziękować Wam, tym wszystkim, którzy tutaj przybywali, którzy przybywali tutaj przez te 8 miesięcy. I mam nadzieję, wierzę w to głęboko, będą tutaj przybywać dalej. Będą tymi, którzy chcą obudzić się, bo sami się już obudzili, nawet jeśli przez ten spał. A wiem, że wielu z Was nie spało w tym sensie, o którym tu mówię, ani przez chwilę. Wierzę, że będziemy dalej zabiegać o prawdę. O tą wartość, która w życiu
narodów w życiu ludzi jest szczególnie istotna, bez której żadne inne wartości, żadne instytucje, te instytucje demokratyczne, dzięki którym jesteśmy obywatelami, nie mogą działać. Dziś walka o prawdę, tak jak to była w historii, skupiła się wokół jednej. Kto jest przeciw tej prawdzie, kto chce dziś tą prawdę ukryć, ten jest także przeciw temu wszystkiemu, co stanowi polską wiarę, polskie poczucie wolności, polski republikanizm, co buduje polską demokrację. My jesteśmy po właściwej stronie. Nawet jeżeli dziś z różnych badań, statystyk wynika, że jesteśmy w mniejszości, to w żadnym razie nie opuszczali drogi. Znów odwołam się do historii. W historii także naszego narodu bardzo, ale to bardzo często raczej mieli ci, którzy byli w mniejszości. Często bardzo niewielkiej mniejszości. Ale historia z czasem stawała po ich stronie. Jestem głęboko przekonany, że zegar historii minie tak, że przyjdzie dzień zwycięstwa, przyjdzie dzień pracy. My jesteśmy tymi, którzy będą za ten rok, w którym nie zawiedliście. I chciałem wyrazić nadzieję, która jest jednocześnie prośbą. Nie zawiedziecie przyszłym roku, nie zawiedziecie Polski. Będziecie walczyć o prawdę, aż do jej pełnego ujawnienia. Dziękuję. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo, najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Na Jego bolesnej ręce. Wyjdź poza granice naszego kraju, ale tego ducha chcemy Wam oddać. Teraz modlitwie. Modlitwie, którą chcemy ofiarować za Wasz lud i chcemy podziękować Duchowi Świętemu, który Was ogarnia naszą modlitwą. A najlepszą modlitwą jest do naszej Matki, która nikim nie gardzi, nikogo nie opuszcza, nie zdradza. Pod Twoją obronę uciekamy się, święta Boga. Wszystkim, którzy przyszli tutaj do nas, wszystkim obrońcom krzyża, porozumienie raskie, wszystkim, którzy przyszli na wezwania internautów, za przygotowany dzisiaj. Serdecznie dziękuję za to wszystko.
10 następnego miesiąca. Dziękuję wszystkim, którzy wspaniale się modlili. 10 stycznia. Ryszardowi, który stoi od tylu miesięcy, przynosi obraz wszystkim krzyżowcom. Obojętnie jak mają zatrudnienie na wszystko, obojętnie czy mają opcję polityczną lewą czy prawą. Najważniejsza jest jedność, żeby tylko strachownik, żeby nie krzyż.